Jerzy Koba i jego sztuka portretowania w hotelu Andels. Sztuka portretowania, czyli wiele, wiele, bo już kilkadziesiąt lat portretowania ludzi bardzo różnych, wydobywania z tych ludzi nie tyle wyglądu, co charakteru. To się rzeczywiście w wielu przypadkach udaje doskonale. W niektórych trzeba znaleźć na to sposób. Dużą rolę we wszystkim odgrywa światło, ale wiemy to nie od dziś, że bez światła nie ma fotografii, że to są takie elementy ze sobą absolutnie połączone. Ale trzeba wiedzieć, jak je połączyć. Trzeba wiedzieć, jak to wszystko ustawić, żeby rzeczywiście człowiek, który stoi przed aparatem, pokazał to, co ma najciekawszego w sobie i żeby potem to można było na tych fotografiach uchwycić. A my finalnie, żebyśmy mogli oglądać te portrety. Już dawno nie widziałam tak wypełnionej przestrzeni w naszym lobby. Dzisiejszy wieczór jest dla nas szczególny, ponieważ po raz pierwszy w tym roku gościmy kolejne wydarzenie artystyczne w cyklu Vernissage. A szczególne tym bardziej, że gościmy w naszych wnętrzach pracę autora naszego lokalnego artysty, pana Jerzego Koba. O samej wystawie, jak i również o artyście opowie więcej państwu kurator wystawy, pan Krzysztof Jurecki. Dzień dobry, dobry wieczór. I oczywiście nie zabraknie słowa od samego artysty. Jerzy Koba jest członkiem grupy Łódź Kaliska. Podkreślam tutaj, jest w dalszym ciągu, ponieważ państwo nie wiedzą, że w ramach regulaminu tej grupy, jeżeli ktoś został jej członkiem w 1979 roku, kiedy ta grupa powstała, zostaje w niej dożywotnio. To jest najdłużej działająca grupa artystyczna w Polsce, związana z Łodzią, z fotografią awangardową i przede wszystkim z wielką ilością skandali. No i właśnie, chyba Jerzemu nie pasowała zbyt mocna aura skandalu i gdzieś około roku, tak jak myślę, 80. pierwszego, może 80. zapragnął poszukać własnego rejonu do fotografii. I okazała się to fotografia portretowa. Ale w roku 79, 80 wystawiał w najlepszych ówczesnych galeriach fotograficznych w Polsce. To jest ważne, czyli jego twórczość była doceniana. Tutaj oczywiście pokazujemy ostatnią działalność artysty, która jest portretowaniem. Portretowaniem, które skupia się przynajmniej na dwóch problemach czy obszarach. Z jednej strony to są jego znajomi, przyjaciele. Tworzy katalog bardzo ważnych postaci dla kultury łódzkiej i nie tylko łódzkiej, a z drugiej strony poszukuje własnego stylu fotografowania, który odwołuje się przede wszystkim do malarstwa renesansowego XVI wieku z Włoch, w mniejszym stopniu do malarstwa barokowego z Holandii XVII wieku.
Proszę Państwa, dzisiaj fotografia wydaje się bardzo łatwa. Dzisiaj fotografem jest każdy, tylko że jeżeli sobie uświadomimy, że każdy jest fotografem albo ma inspiracje artystyczne, to jednocześnie ta technika i dyscyplina artystyczna dewaluuje się. Niestety taki jest status najnowszej fotografii, ponieważ jest zbyt duża ilość fotografujących, do których nie przystają kryteria, które stworzyli krytycy, teoretycy sztuki. Ale tym nie należy się przejmować. Spójrzmy na te piękne fotografie i mogę tutaj powiedzieć, że naprawdę Jurek jest mistrzem oświetlenia. Mało kto, na tym też polega sztuka fotografii, żeby nadać za pomocą oświetlenia charakter portretowanym osobom i wydobyć z nich jakieś określone cechy emocjonalne. Stoję na stanowisku, że fotografia nie pokazuje prawdy o człowieku. Prawda o człowieku jest bardzo złożona i zmienna. Zresztą w obecnych czasach filozoficznych bardzo trudno by było zdefiniować, czym jest w ogóle prawda. Natomiast udaje się artyście pokazać bardzo specyficzny stan emocjonalny i to już jest bardzo dużo. Także cieszmy się tymi fotografiami, patrzmy na mistrzostwo sztuki portretowania. Oddzielną częścią wystawy są prace w ramach takich barokowych czy pseudobarokowych, prace kolorowe, prace przeniesione wprost z jednego fragmentu pracowni. Także na pewno Jerzy Koba na gruncie fotografii łódzkiej jest spadkobiercą bardzo ważnej tradycji portretowania i myślę, że jest w tym obszarze ważnym fotografem w Polsce. Ja myślę, że tyle. Ja jestem niezmiernie szczęśliwy, że tak wiele osób tutaj dzisiaj jest. I też jestem niezmiernie szczęśliwy, bo wśród tych osób jest wielu z moich modeli, których zobaczycie, widzicie Państwo na zdjęciu. Cieszę się też, że mogę stać w takim miejscu, które Pani Dyrektor stworzyła i utrzymuje. Myślę, że to jest ważne, że w naszym mieście są takie ostoje, gdzie artyści mogą się w ten sposób zaprezentować. Dziękuję Krzysztofowi Łęckiemu, który całe swoje życie był kiedyś dyrektorem w Muzeum Sztuki, nie, nie dyrektorem. Kierownikiem działu. Kierownikiem działu, przepraszam. Dzisiaj by to był dyrektorem, kierownikiem działu fotografii Muzeum Sztuki w Łodzi i nadal ta pasja w jego życiu trwa, nadal wydaje książki, recenzuje, jest jurorem bardzo wielu wystaw. Jeżeli chodzi o mnie, to jest mój zawód. Ja jestem tak naprawdę rzemieślnikiem, skończyłem technikum fotograficzne w roku 73, a więc 50 lat temu. To jest też powód do tej wystawy. Teraz zaczynam nowy okres w swoim życiu, w którym pojawiają się zupełnie inne wątki niż portrety i gdzieś to jest. Ja tego tutaj dzisiaj nie pokazuję, bo musieliśmy skoncentrować się tylko na tym, co jest tematem głównym tej wystawy. Ogromny problem miałem z wyborem. Przepraszam niektórych, których tu nie ma na tych zdjęciach, ale byłem ograniczony przestrzenią. Praca z modelem jest dla mnie czymś szczególnym. Kiedyś jednemu z modeli, który tutaj przyszedł, powiedziałem coś takiego, że to on jest tu dla mnie, a nie ja dla niego. I w zasadzie w większości tych portretów tak jest, że ja nie podlegam modą, nie podlegam pewnym trendom, które są w fotografii, staram się robić swoją fotografię, to w czym się dobrze czuję,
i żeby później mógł się z tym identyfikować, żeby to było troszkę ponadczasowe, a nie tylko chwilowe. Wiele z tych prac widzicie Państwo tutaj oprawionych, to dzięki mojemu wspólnikowi Zbyszkowi Kowalczykowi, który od 30 lat prowadzi ze mną ten zakład rzemieślniczy i uważam, że fotografia doskonale funkcjonuje jako obiekt, już taki kompletny, nie tylko jako kartka papieru, ale właśnie te ramy nadają jej dodatkowej wartości i można je wtedy bardzo pięknie eksponować, do czego bym Państwa też chciał tymi pracami zainspirować. Sztuką portretowania, bo ja tak sobie myślę, że to jest wyzwanie, żeby znaleźć jakiś swój sposób, bo każdy jest inny, każdy inaczej wygląda, każdy też inaczej się zachowuje. Tych ludzi przed obiektywem troszkę się przewinęło. Czy trzeba było znaleźć jakiś taki swój sposób na podejście do fotografii portretowej? Mój sposób jest taki, żeby nie stwarzać barier, żeby osoba, którą portretuję, czuła się sobą, żeby nią specjalnie nie manipulować. Oczywiście moją rolą jest światło, tak? Jest jakaś koncepcja w głowie, ale dużą swobodę pozostawiam osobie, którą portretuję, żeby było w niej widać jej osobowość. I myślę, że w wielu przypadkach mi się to udało. Bo fotografia portretowa jest bardzo powszechna, tak sobie myślę, bo my zdjęć mamy miliony i to bardzo często są portrety, ale co? Chodzi o to, żeby to było coś wyjątkowego, żeby to był taki jeden portret, którego no nie ma w fotografii codziennej, taki absolutnie wymuskany? To jest troszkę inna kategoria. My raczej idziemy w kierunku selfie, czyli takiego autoportretu bardzo powszechnego. Przybieramy wtedy specyficzne miny, spinamy się, chcemy wyjść korzystnie. A w tej mojej fotografii niebagatelną, właściwie główną rolę odgrywa światło, które ja kreuję, wydobywając z tego cienia tą osobę. Także to jest zupełnie inna kategoria. My robimy miliony zdjęć. Ta fotografia chyba w tym okresie, współczesna fotografia, każdy ma to narzędzie, tak? Każdy może fotografować. Ale to wszystko jest strasznie przypadkowe, strasznie chaotyczne. Odbija się na tym też to, że w tej chwili nie ma mistrzów. Nie ma się do czego odnieść, nie ma wzorców, nie ma filozofii. To jest wiele takich rzeczy, które decydują o tym, że ten świat zaczyna wyglądać tak, jak wygląda. Ten mój świat jest troszkę inny, bo on jest światem sprzed lat 50, sprzed pół wieku. Gdyby ktoś mi powiedział pół wieku temu o tym, co się dzisiaj wydarzy i jak to będzie z fotografią, to bym nie uwierzył. Także ja myślę, że ja wypełniam pewną bardzo małą niszę, a też zderzam się na co dzień, że ludzie nie mają dobrych zdjęć, bo często jako zakład usługowy wykonuję zdjęcia w prozaicznym celu, dla celów pogrzebowych. I no niemalże zasadą jest, że najbliższa rodzina nie ma zdjęć najbliższych swoich. Wyszukujemy. To jest niesamowite, to jest paradoks. W czasach, w których my robimy tyle zdjęć. Tak, a później wyszukujemy mama z widelczykiem i z ciasteczkiem, tata z kieliszkiem i niejednokrotnie się spotkałem. Wie pan co, ale może ten kieliszek albo tą butelkę albo coś tam byśmy usunęli, żeby to godnie mogło stanąć przy urnie, prawda? Także to jest paradoks dzisiejszych czasów. Gonimy, nie chcemy się zatrzymać,
ciągle mamy inne potrzeby. Tak to jest. Zapominamy o tym. Często ludzie wracają też, archiwizują swoich przodków i często się zastanawiam, co zostanie po nas. W tych zbiorowych fotografiach podejrzewam, że większość z Państwa, jeżeli by dostało zdjęcie sprzed lat 10 czy 20, części osób na zdjęciu by nie rozpoznało. Już byśmy nie potrafili zidentyfikować, kto stoi obok. Także myślę, że warto robić portrety. One się skończyły z czasami mieszczaństwa, tak? Jak skończyło się mieszczaństwo, skończyły się tego typu potrzeby. Kiedyś portret spełniał zupełnie inną rolę. Był obecnością na przykład władcy, który pojechał na wojnę, ale był obecny w pałacu. No i w urzędach to było w moich czasach, jeszcze na ścianach szkolnych wisieli urzędnicy wysocy państwowi i oni też jakby reprezentowali swoim portretem to państwo. Teraz wszystko wszystkim wolno, ale chyba trzeba wyhamować się, czasami zastanowić nad tym, co po nas zostanie. Oprócz tego, że tutaj są bardzo różne portrety, to są też takie cykle, takie pomysły na to, jak można pokazać ludzi, bo co, bo jak się przez tyle lat robi portrety, to ma się właśnie jakieś takie inne pomysły, żeby tych ludzi od innej strony gdzieś tam pokazać na portretach? No, takim koronnym przypadkiem tutaj takiego pomysłu na portret jest mój cykl portretów, którego fragment tu jest prezentowany, który zatytułowałem przekornie Rycerze XXI wieku. Ten cykl powstał na samym początku pandemii. Fotografowałem przychodzących do mojego zakładu przyjaciół, czy klientów nawet. Pozowałem ich w pozach takiego renesansowego portretu weneckiego, czyli z profilu. I dodałem do tego taką dosyć malarską strukturę w tle, żeby upodobnić do właśnie malarstwa do portretu. Myślę, że ten cykl kiedyś będzie miał, mam nadzieję, ogromną wartość, a będzie nam też przypominał ten dziwny czas. Tu jest też stawiana taka kropka nad i. To, jak te fotografie wyglądają finalnie, jak one są oprawione, że one czasami dostają naprawdę bardzo bogatą oprawę. Bo co, to są takie obrazy naszych czasów? Nie, no, w wielu przypadkach jest to nawiązanie do przyszłości, troszkę nostalgii, ale myślę, że fotografię powinniśmy zacząć traktować inaczej niż tylko obrazek, który przewijamy w smartfonie, a troszeczkę podnieść jej wartość, właśnie nadać jej wartość obiektu oprawić. Większość zdjęć, które są zrobione na papierze, zapewne trafi do dolnej szafy, szuflady, w szafie i być może odnajdą się po latach, a być może ktoś tą szufladę w całości wyrzuci. Myślę, że zdjęcia, które wiszą na ścianie, będą budowały pewnego rodzaju tradycje, pewnego rodzaju wzorce, wiązały emocjonalnie też ludzi. Także zachęcałbym do tego. W niektórych kulturach Amerykanie na przykład oprawiają ogromne ilości zdjęć, może nie w stylu takim, jak ja to robię, jak ja bym oczekiwał, bo ja raczej się odnoszę właśnie do sztuki renesansu i jakichś tam późniejszych portretów, ale tego bym się sobie życzył, no, też się tym zajmuję, tak? Oprawą chętnie doradzę, chętnie pomogę, bo oprawa jest równie trudnym zadaniem, jak samo sfotografowanie, właściwy dobór ramy, pewnych odległości jest bezcenny.